Jeżeli mówimy o inżynierii środowiska, to przede wszystkim nie możemy zapominać o odnawialnych źródłach energii. Tutaj w naszej katedrze ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji mamy laboratoria odnawialnych źródeł energii, gdzie również prowadzimy badania nad odnawialnymi źródłami energii, czyli generalnie są to pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne. Prowadzimy badania nad turbinami wiatrowymi, zarówno o osi pionowej, jak i poziomej. Optymalizujemy kształty łopat turbin wiatrowych i zapraszamy tutaj również do współpracy w tym obszarze działań odnawialnych źródeł energii. Inżynieria środowiska to są również przepływy i maszyny przepływowe, które stosowane są w instalacjach wentylacji, w sieciach ciepłowniczych, w instalacjach centralnego ogrzewania, a także sieciach i instalacjach wodociągowych. Znajdujemy się w laboratorium maszyn przepływowych, w którym znajduje się tunel aerodynamiczny 2D. Jest to tunel, który może być wykorzystany do walidacji oprogramowania CFD, czyli jest to takie oprogramowanie służące do symulacji wszelkiego rodzaju przepływów. Jak również możemy tutaj uzyskiwać pewne charakterystyki elementów, w których badanie można zaokrąglić do zagadnień dwuwymiarowych. Jeżeli chcecie Państwo zbadać jakieś elementy, w których stosowane są zagadnienia dwuwymiarowe, to zapraszamy do współpracy.